Dobry wieczór. Witam Was bardzo, ale to bardzo serdecznie. Na instagramowym live'ie w Nowiu. Poczekam, aż się zbiorą dziewczynki. Cześć dziewczynki. Witajcie. Witajcie i witajcie się. Witajcie na naszym spontanicznym live'ie. Cześć gwiazdy, cześć pralinko. Nie wiem, czy live będzie zapisany. Z mojej strony nie powinien być zapisany. ponieważ nie wiem, co tu się wydarzy. Hej kochana, jak się czujesz dzisiaj? Olciu, jak ja się czuję? To, co czuję ostatnimi czasy i nie chodzi o faceta. Dzisiaj Wam to udowodnię, rozłożę na czynniki pierwsze. Dzisiaj będę zdradzała swoje sekrety, dlatego nie zapiszę tego live'a, najprawdopodobniej. Dzisiaj będę zdradzała swoje sekrety i jak się czuję? No właśnie czuję pewnego rodzaju energię. Ona już zaczęła się budzić parę miesięcy, parę tygodni temu i co jakiś czas daje się we znaki, że to jest, wiecie, ta energia żeńska, energia boska, energia seksualna, czyli to są w ogóle ekwiwalenty, nie? Energia żeńska, boska i seksualne. Ja wiem, że to fajnie brzmi, ja wiem, że to fajnie brzmi dla ego, jakby ta energia w nas płynęła, jakby inni ją dostrzegali. Gdybyśmy nią emanowały, to by było tak ale to, co sobie ego myśli, a to, jak to jest w ogóle odczuwalne od wewnątrz, jak można... Dziewczyny, powiem tak, ja się czuję tak obficie, tak obficie, że chcę się z Wami tym podzielić. I z tymi dziewczynami, które tutaj się zgłosiły na randeczkę, pozapalały sobie świeczuszki, i z tymi, które się tutaj pojawiły i się nie zgłosiły, tylko tak po cichutku obserwują, słuchają się, nic nie wychylają. Dziewczyny, wdech, wydech, otwórzcie się i jedziemy. Jeszcze nie wiem z czym. Ja sobie zapisałam tylko kilka rzeczy. Zaczęło się od rana. Zaczęło się rano. Dzisiaj Wam zdradzę moje sekrety. Dzisiaj Wam zdradzę, co spowodowało, że jestem taka, jaka jestem, jak to się mniej więcej wydarzyło. Zdradzę Wam trzy filary, które po prostu są wszechobecne zawsze w moim życiu, bez których się w ogóle nie ruszam, które są moją ostoją, które są moją kotwicą w tym materialnym świecie materialnych pragnień i bez których ani rusz. No i będę Wam też opisywała pewne stany świadomości i co to teraz mam za stan. Bo ten stan, który mam, ja już go trochę parę razy w życiu zalizałam, że tak powiem. Polizałam słoik miodu od zewnątrz, tak. Ale wcześniej moje ciało, moje ego, moja istota nie była przystosowana. To była za duża dawka energii. I to było mniej więcej tak, że ta energia jest dużo lepsza od narkotyków. Okay? Jak brałaś jakieś różne dziwne narkotyki, to ta energia jest dużo lepsza. To jest ekstaza. Boska energia, prawdziwa boska energia, prawdziwe połączenie się z duszą, prawdziwe czucie swojego prawdziwego ja, prawdziwe czucie swojej kobiecości, prawdziwe czucie seksualności, nie takiej seksualności, że wiesz, że nie wiem, nie takiej seksualności z braku, tylko mówimy tu o prawdziwej kreacji, bo seksualna energia to jest energia kreacji, tak? No i po prostu ostatnio doświadczam, że ta energia to jest coś prawdziwego i sobie tak ją trochę próbuję zrozumieć, bo to było najpierw tak, że ona się budziła. Ona się budziła i to się odczuwało jak na dragach.
Nie? Wyobraź sobie, że po prostu jutro wstajesz, że jesteś taka, jaka jesteś, jutro wstajesz i dostajesz po prostu zastrzyk ekstazy, zastrzyk Boga, zastrzyk tej energii. Na razie nie mówimy tutaj o żadnych realizacjach, na razie tutaj nie mówimy o żadnych świadomym działaniu, po prostu energia, okej? Okay? Co robisz? No po prostu nie wiadomo, co robić. Nie wiadomo, co robić. Może naprawdę, jak człowiek nie jest samozrealizowany, nie jest uziemiony, nie umie się utrzymywać w podstawowych emocjach, takimi jakimi jest na przykład podniecenie, złość, wkurw, smutek. Jak tego człowiek nie potrafi, to co dopiero przy takiej ekstazie. Więc jeżeli chodzi, jak człowiek nie jest samozrealizowany, to naprawdę może odbić. I mi odbijało. I mi odbijało wielokrotnie. Więc to jest dosłownie tak, jakby na dragach było, nie? Że po prostu jest zastrzyk, co sobie nie wzlecisz, to sobie później upadniesz. Jest szara rzeczywistość, bo energia jest czymś płynnym, czymś, co nie można zniszczyć, nie znika, ona cały czas po prostu krąży, zmienia kierunki, ona może się... Tak jak teraz możecie poczuć energię tą ode mnie, tylko że ja też nie chcę mówić, że to jest moja energia. To jest ta uniwersalna energia, energia boska, kreacji, seksualna i kobieca. Gdybym ja miała takie duże ego, jak się niektórym wydaje, to bym mówiła, że to jest moja energia, że to jest moja zasługa, że to w ogóle, że tu o mnie chodzi. A tu nie chodzi o mnie, bo to jest energia, do której wszyscy mamy dostęp, która gdzieś tam głęboko w nas drzemie i chcę dla Was tego, bo wiem, że ta energia, ta potencja boska, ta świadomość, Bóg, świadomość i te sprawy, to jest... Ja się nie martwię. Ja się nie martwię, że tobie się będzie coś wydawało, że ty se wzrośniesz i upadniesz. Ja wiem, że jak wzrastasz i upadasz, to znaczy, że była tylko lekcja. Że była lekcja o tym, gdzie... Że nie ma środka w tobie, no nie? Że są jeszcze jakieś skrajności, że jest jakiś fanatyzm, że jeszcze wierzysz, że jest coś poza tobą. To jest wtedy, kiedy my wierzymy, że jest coś poza nami. Sobie wzrastamy i spadamy. A tutaj chodzi o to... Boże, mam nadzieję, że za mną nadążacie. Widzę, że jest 20 was cały czas. Dobra, na spokojnie. Krok po kroku. Odpowiadam na pytanie, jak się czuję. Wcześniej miałam do czynienia z tą energią, ona się czuła jak na dragach, trzeba było zaliczyć kasę za każdym razem. Od kilku tygodni coraz poważniej podchodzę do tego, że okej, nie wydaje mi się, nie jestem na żadnym tripie, tylko mamy tu do czynienia z boską, kreacyjną, żeńską energią. Więc jak widzę, że to we mnie jest i czuję, czasami czuję sobie, myślę, a co chwilę, nie? Myślę sobie, Boże, co teraz? Albo mam takie stany... Boże, nic nie ma sensu, już nic nie potrzebuję. Albo po prostu fizycznie czuję ból, że to ciało nie jest w stanie utrzymać tej energii. Więc to jest takie bardzo ciekawe, że ta energia, ona jest sama w sobie inteligentna, więc ona też nawiguje mnie od środka i pomaga mi, uwaga, pomaga mi przejść przez różnego rodzaju ograniczenia umysłowe, które dzisiaj zaadresuję, pewnego rodzaju uzależnienia, więc jest w ogóle fan. I to wszystko odbywa się właśnie od wewnątrz, w sobie, nikt nie musi się o tym dowiadywać, jest cały czas jakby to powiedzieć... Jest ciekawie. I dzisiaj chcę Wam to dać. Spróbuję przynajmniej. Jeszcze nie wiem, co będziemy mówić. Także dzisiaj Wam opowiadam o moich sekretach. Będziemy rozmawiać sobie o potędze teraźniejszości. Odpowiem na kilka pytań na warsztacie i na te, które się pojawią tutaj, bo też są takie inspirujące. Tylko musimy związać włos, bo się zrobiło gorąco. Dobra. Zacznijmy od tego, zanim przejdziemy do tych moich sekretów, zacznijmy sobie od metafory. Statki, wyobraź sobie, że jesteś statkiem, że twoje ciało jest jak statek, może nie, no jak Titanic, jak statek.
w oceanie materialnych pragnień, w oceanie materialnych doświadczeń. Tak? Statki nie zatapiają się przez wody, która ich otacza. Statki zatapiają się przez wodę, która do nich wpływa, która przez nie przecieka. Powtórzę to jeszcze raz, bo prawdopodobnie nie zapiszę tego live'a. Statki nie zatapiają się, ty jesteś statkiem, nie zatapia... Posłuchaj uważnie, bo czuję, że nie jesteś skupiona. Posłuchaj uważnie, zatrzymaj się. Jesteś statkiem, ty jesteś statkiem w oceanie materialnych pragnień i doświadczeń, w oceanie życia materialnego. Statki nie zatapiają się przez wody, która ich otacza. Statki, czyli ty, nie zatapiają się przez wodę, która ich otacza. Statki, czyli ty, statek, zatapiają się, kiedy ta woda przecieka. Czyli teraz musimy sobie wyobrazić znowu. To jest nasz ocean materialnych pragnień. Twoje całe życie, twoja to jest ocean materialnych pragnień, twoja przeszłość, past i twoje future. To jest całe twoje życie, ok? A ty jesteś tym statkiem. A ty jesteś tym statkiem. I statek, ten statek nie pójdzie na dno, nie straci kursu, nie wpadnie w trójkąt bermudzki, nie zatopi się przez to, co się dzieje tutaj naokół. To nie może tobie nic zrobić. Twoja przeszłość nie może ci nic zrobić. Twoja przyszłość ci nie może nic zrobić. Twoje ego ci nie może nic zrobić. Dopóki tych rzeczy nie ma w tobie. Ok? Jak ty tutaj, w tu i teraz, które tylko istnieje, czyli zrobimy ciebie większą. To jest nasze tu i teraz. Jak ty tutaj zaczniesz myśleć o przeszłości i identyfikować się, że jesteś taka, jak rodzice powiedzieli, że ci wolno, nie wolno, że możliwe, niemożliwe. Jak się zaczniesz skupiać na strachu swojej przyszłości i zaczniesz sobie myśleć, Boże, czy się ktoś pojawi i tak dalej, i tak dalej. Dziewczyny, to jest największy scam, największy po niemiecku będzie Verarschung. To jest po prostu pic na wodę fotomontaż. Ta cała gra, ten cały system, te wszystkie programy, te wszystkie historie, ten cały Hollywood, te wszystkie baśnie, te wszystkie kopciuszki, te wszystkie bajki, historie, wszystko po prostu, co widzisz, jest tylko po to stworzone tutaj po prostu jak dekoracje w jakimś, kurczę, wesołym miasteczku. Cześć kochana, Bystra. Są po to, żeby cię odciągnąć od twojego tu i teraz, od twojego wnętrza, od tego, kim naprawdę jesteś, od twojej energii. Ja wiem, że ty nieświadomie to wszystko robisz, ale całe życie do teraz, do tego live'a, swoją energię po prostu gdzieś w przeszłość, o tym kolesiu, który kiedyś się tam pojawił i tak mocno cię przeleciał i wywarł na tobie te wrażenia, teraz nie możesz wrócić do swojego centrum. Myślisz o tym, czy jeszcze kiedyś cię coś spotka, czy będziesz szczęśliwa, czy się nauczysz w końcu się podporządkowywać mężczyźnie. Dzisiaj też o tym porozmawiamy, będziemy rozmawiały o wszystkim. Póki mi się baterie nie wyczerpią. Dzisiaj zostałam odrzucona. Dobrze, że jesteś. Nie zostałaś dzisiaj odrzucona, kochana. On ci pokazał, że to ty siebie odrzuciłaś. Ja widzę, kochanie, co piszesz od tygodnia na live'ach. Ty siebie nie przyjęłaś. Dzisiaj rozmawiamy o tu i teraz. Jesteś statkiem, on cię nie może zatopić. Ty jesteś statkiem tutaj, w tu i teraz. On jest tu. On jest na tej wodzie, on jest poza tobą. Ty jesteś statkiem, on jest poza tobą na wodzie, takim małym stateczkiem, kurwa, takim piratkiem po prostu, takim pierdzim wydmuszką. I ty, i on ci nic nie może zrobić. Ale ponieważ ty pozwoliłaś mu na to, tam wyleciała ci twoja energia i powiedziałaś, o Boże, weź mnie, przyjmij mi, ja tu mam dziury na pokładzie mam i cię przyjmij, to ty dlatego się czujesz odrzucona. On ci nic się nie stało. Nic się nie stało. On ci tylko pokazał, żebyś ty się ogarnęła, wróciła do tu i teraz. Będziemy to wszystko sobie dzisiaj omawiać, jak to robić.
nie dawać dostępu po prostu, hej, tak, ale wiesz, jak jesteś już w swojej mocy, jak już jesteś zintegrowany, jak ty odkryjesz, co ty możesz od wewnątrz robić, jakie ty możesz, że ty możesz, o przyszłości myśleć, ty możesz o facecie myśleć, ty możesz o seksie myśleć, ty możesz o dzieciach myśleć, ty możesz o karierze myśleć, ty możesz wszystko! Nie ma żadnych ograniczeń. Ty się skupiasz na tym, co ci ludzie powiedzieli, jak ta woda, jak ten ocean wygląda. To jest pic na wodę, fotomontaż, scam, scam, scam. Doświadczam cudów every fucking day. Every fucking day. Cudów. Cudów. Więc możesz wszystko. Tylko weźcie, dziewczyny, zacznijcie to robić od wewnątrz. Ten strach, to poczucie odrzucenia, ta samotność, ten lęk, to czy ja mogę, czy nie mogę, mi się nie uda, jaka jestem, to jest wszystko tego, że nie próbujecie. I dzisiaj będziemy rozmawiać o tu i teraz, o obecności, bo to jest, bo to każdy słyszał tu i teraz, a nikt nie ucieleśnił. Każdy słyszał, że życie jest w tu i teraz, ale nikt tego nie robi, bo jesteście cały czas w głowie. Głowa to nie jest wasze miejsce. Głowa to nie jest wasze miejsce. A czemu jest takie myślenie, że tylko on i żaden inny już nie będzie? Bo o tym myślisz, a weź sobie, a weź zacznij myśleć o tym, że czeka cię coś najlepszego na świecie, że tam już gdzieś w tym oceanie po prostu jest taki mężczyzna. Weź go tutaj najpierw stwórz. Ty stwarzasz sobie tą kropeczkę, rozumiesz? I nie praktykujesz tego, co mówię. Oglądasz moje live, oglądasz moje filmy, piszesz te komentarze, pisz, wszystko spoko. Ja cię teraz nie zawstydzam. Ja dotykam nie tej części, która mówi, a dlaczego jest takie myślenie? Tylko dotykam tej części, która mówię, przekieruj tą część na wewnątrz. Zacznij tego swojego penisa, rozumiesz, podlewać w sobie. Okej? Okay? Tego dużego, soczystego penisa. Weź go od środka. Poczuj. Zwizualizuj. Rano, wieczorem. Poczuj go. Dlatego. Tylko i wyłącznie dlatego. Dlatego, że piszesz ten komentarz, dlatego, że myślisz, dlatego, że kultywujesz tą kropkę. Okej, okay, czasami jest tak, że ta kropka rozwali nam ten statek i trzeba gdzieś się, wiecie, no nie wiem, ewakuować, doczołgać do brzegu, trzeba poprosić o pomoc, trzeba zrobić SOS. Chwilę to może potrwać. Tydzień, miesiąc, kurwa, dziewczyny, ja się z Posejdona 7 miesięcy leczyłam. 7 miesięcy Posejdon szurał po moim dnie energetycznym. 7 miesięcy, ja tego nie ukrywałam. Ale to szuranie było po to, żeby się właśnie głęboko tam na wszystkich poziomach tego statku popatrzeć, aha, tutaj ja jestem kapitanem, a tutaj jestem bezpieczna, a tu się nie może nic stać, rozumiecie? Więc te Posejdony, te kropki, te statki na zewnątrz, że to co nam się wydaje, ja wam mówię, że na pewno tak nie jest, że to jest ten jedyny, to na pewno tak nie jest, wy go stawiacie na pewno tak nie jest, ale wam się tak wydaje? I oni są błogosławieństwem. Tylko trzeba zmienić perspektywę. Trzeba dosłownie zrobić te trywialne rzeczy, o których dzisiaj będę rozmawiała. Dobra, przerwa na wasze komentarze. Czekaj. A jak ja bym odpaliła na komputerze Instagrama i tam czytała? Widać mnie? Dobra, nie będziemy robić tego przez komputer, bo to się zatrzymuje. Dziś zostałam odrzucona. Dobrze, że jesteś. Nie powtarzaj sobie tej frazy. Zadaj sobie pytanie, gdzie ja się odrzucam? Gdzie ja się nie przyjmuję? Czemu myślę... Rozumiesz? To tak jak... To tyle czasu i dni, co się wisisz na telefonie, co myślisz o nim, co jesteś w tym swoim lalalandzie, to są dokładnie te momenty, w których ty musisz nauczyć się być z tymi uczuciami w sobie. Nauczyć właśnie być się w obecności, nauczyć się wyprowadzać na spacery i się sobą opiekować. To są dosłownie te momenty. Dokładnie cała prawda, my jak pojebane za nimi latami, ja już za nikim nie latam i mam po prostu dla was
taki warsztat. To nawet nie singielki na tym warsztacie skorzystają. Postanowiłam sobie, że stworzę najlepszy warsztat na temat randkowania i w ogóle energii, z której wychodzimy grać w tą grę na rynku. It's gonna be awesome. Jestem, będę go jest, po prostu będę go tak z dumą, z pewnością siebie reklamować. Chcę po prostu, żeby to wpadło w ręce setek kobiet, bo to jest game changer. A to oni nas bardziej potrzebują, taka prawda, i kobiety są silniejsze. A czemu? Bystra, no właśnie, bo myślisz o przyszłości za bardzo. Bystra, wróć do siebie, ale w ogóle jesteś cudowny, zajebiste, miało. Wzmocnij siebie i będą inni mężczyźni przychodzić do ciebie. To jest w ogóle też prawda. To jest też prawda. Tutaj, rozumiesz, jak ty tu myślisz, że ty masz na tym pokładzie jakieś braki, statki, godzisz się, kurde, na totalne minimum. W ogóle to jest takie ciężkie. Sorry, Winnetou. No ile można powtarzać? Czemu nie można tego wziąć na poważnie? No taką, jaką wibracją emanujesz. Ja pamiętam, jak ja zmieniłam swoją wibrację, jak miałam to transition, no nie, z tego mojego byłego, z tego 50-50 mindset. Znaczy nie tak 50-50, on tam płacił więcej, ale ogólnie wiecie o co chodzi, znacie historię. Jak ja przychodziłam z tego miejsca na to miejsce Queen and Goddess i sobie wymyśliłam, jakich mężczyzn będę przyciągać, to był taki czas, jeszcze jak, tym bardziej jak Poseidon jeszcze był podłączony pod moją energię, to był taki czas, że z parę miesięcy, ja w ogóle nie wiedziałam o co chodzi, ja chodziłam ulicą, nie, ja nie miałam żadnej potrzeby, ja nie chciałam żadnej adoracji ani nic, ale nikt na mnie nie zwracał uwagi, w sensie takim, że po prostu byłam niewidzialna. Jakbym była w jakimś czyśćcu, pomiędzy w ogóle wymiarami. A teraz nie pytajcie co się dzieje. Nie pytajcie co się dzieje, tylko że to jest właśnie, nieważne, jestem widzialna. Dlatego dla kogo mam być widzialna? Wiem, rozumiem, że nie masz nic przeciwko mnie. To dobrze, że to rozumiesz. Dzisiaj też będziemy rozmawiać o triggerach i w ogóle. Ile przewidujesz, ile będzie trwał około ten live? Nic nie przewiduję, jeszcze nic nie zaczęłam o tym mówić w ogóle. Mega tu jest spontan. To jest nasza randka. Tutaj płynie. Nic nie planuję. Nie mogę nic zaplanować, bo dzisiaj rano poszłam... Ta energia, którą się dzisiaj z Wami dzielę, z której mówię, o której Wam będę próbowała opowiadać i ją wyjaśnić, to jest pewnego rodzaju energia. To jest taka energia. Ta energia nie ma nic wspólnego ani ze statkiem, ani z tą wodą na oku. To jest pierwotna, wewnętrzna energia, że jak ty ją, dziewczyno, poczujesz, aktywujesz, ja o tym mówię pewnie, ja się tego nie wstydzę. Jak ja zaczynałam swoją przygodę w internecie, to ja miałam takie podrygi tej energii, ona zawsze była we mnie, ja sobie myślałam, kurwa, jak ja to im wytłumaczę, co ja będę o jakimś Bogu mówić, kto to w ogóle będzie słuchał? A im bardziej właśnie stoję w tej energii i mówię o tej energii, to właśnie przyciągam odpowiednie osoby, które mają potencjał, które są na początku, w trakcie, w procesie i które muszą to usłyszeć. Bo słuchajcie, ta energia, ja teraz wiem, o czym ja mówię, jestem pewna, że to istnieje na 1500%. Ach. Czekajcie. Jak czuć tą energię, to nie boisz się niczego. Tam nie ma strachu w tej ekstazie, rozumiesz? I tak samo jak ja teraz zaczynam live'a, ja nie wiem, co się wydarzy. I dzisiaj poszłam na jogę. Krótko dzisiaj spałam, bo miałam wczoraj długie spotkanie. Nic się nie wydarzyło. Znaczy, wydarzyło się, ale nie to, co myślicie. W każdym razie, taka powinna być teoretycznie dzisiaj niewyspana. Poszłam rano uczyć jogi i tam w ogóle co ja odstawiłam, jaką medytację poprowadziłam, co tam popłynęło i to było takie z mojej strony. Wow, dziękuję, że mnie używasz, Boże, jako swojego narzędzia. Let's do this. No nie, ego nie myśli sobie, Boże, użyj mnie jak swojego narzędzia, bo ego ma swoje pragnienia, bo ego ma braki i ego chce mi, no daj mi męża, no daj mi kasę, no niech mnie bzyka, no niech mi płaci, no ja tylko to chcę, ja to chcę. Gdzie Wam opowiadam, jak to jest w ogóle
skam, pizza na wodę, fotomontaż. Kobiece ego jest nigdy niezadowolone. Naprawdę, kobiety najpierw manipulują, próbują jakieś strategii, przychodzą do mnie, mówią weź mi daj to, weź mi daj to, ja chcę osiągnąć to. Oczywiście ze mną się w te klocki nie da w taki sposób grać, więc ja po pierwszej, drugiej sesji zaraz łamię i prowadzę, to ego łamię i prowadzę te dziewczyny do ich wnętrza i one potem wow, widzą efekt i w ogóle wiesz, co to robi. Na przykład wybaczenie w sercu albo wybaczenie w ogóle swojemu partnerowi, wybaczenie męskiej energii. Ciekawe rzeczy się dzieją. W każdym razie ta energia jak się czuje, to tam nie ma żadnego strachu. Tam nie ma żadnych wątpliwości. Tam nie ma przyszłości ani przyszłości. To jest po prostu jak w domu. A co dokładnie robiłaś szurając po dnie? O Boże, to wiecie co, to temat Posejdona może nie na teraz, bo to jest, ja już Posejdona zamknęłam, naprawdę, jakby Posejdon teraz przyszedł, to czy to, co ja teraz uprawiam, w sensie wiecie, to z kim się teraz spotykam, czy to by miało wyjść, czy to by nie miało nie wyjść, to ja Posejdona już bym nie przyjęła, mimo tego, że on do tej pory z takich intensywności międzyludzkich, to on zaparkował statek najgłębiej. Ja mam pozamykany temat, ale ja wiem, że on jeszcze dalej jest w mojej energii. W sensie to już nie jest z mojej strony, on jest dalej podczepiony, bo on się nie może odczepić. I ja wiem, że on przyjdzie, bo po prostu mam sny, wizje i te sprawy. W każdym razie to nie jest temat na teraz, bo mamy dużo do przegadania, a ja jeszcze nie zaczęłam. Uważam, że to wszystko nas wzmacnia. Każda sytuacja, uczymy się z każdej, nawet chujowej sytuacji. Oczywiście, ewidentnie. Dlatego ja jestem na takim poziomie świadomości i was z tego poziomu świadomości już sprawdziłam to. Już sprawdzam to od lat. To jest informacja sprawdzona. I to nie tylko ja ją sprawdziłam. I zaufajcie mi, proszę was. Biorę odpowiedzialność za to, nie za ciebie, ale za to, co mówię. Jestem pewna, że to prawda. Rozwalony jest kod. Tak funkcjonuje ta rzeczywistość. Jak doświadczasz największej kupy, jak doświadczasz największego stresu, strachu, boisz się po prostu zrobić krok, albo w ogóle jakiś ktoś tam tak ci w umyśle urósł, sobie myślisz, Boże, już nigdy, jak ja go nie będę miała. Każda sytuacja to jest trampolina do wzrostu. To jest naprawdę zaproszenie do ewolucji. To jest wszystko, żebyś ty się przebudziła. To jest wszystko, żebyś ty odzyskała kontrolę. Wy macie kontrolę od wewnątrz, rozumiecie? Nie ma kontroli żaden facet nad wami, żadna wasza matka, żadna wasza trauma, żadny wasz szef, rząd, nikt. Wy macie kontrolę i dlatego hasło jest kobiety w mocy, bo ta moc jest w was, tylko trzeba tam was jakoś, nie wiem, doprowadzić. Powoli, krok po kroku. Dlatego trzeba o tym codziennie powtarzać. Żaden facet nie zasługuje na to, żeby za nim latać, bo to nic innego jak wejście w męską energię. Tak, 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 tak. Tylko zależy, z jakiego to miejsca też mówimy. Żaden facet nie zasługuje, bo jeżeli w nas, jeżeli jest to z takiego poranionego miejsca i tak sobie, i mamy takie przekonanie, to dodatkowo jak to mówimy i wpuszczamy taką energię i intencję w świat, to może się zdarzyć, że będzie ciężko, że w ogóle jakiś facet, którego ty dopuścisz i którego będziesz szanowała, przyjdzie do ciebie, no nie? Bo jeżeli chodzi o mężczyzn i o ten taniec i o to karmienie się nawzajem, on ciebie męską energią, a ty jego żeńską, to jest w ogóle abstrahuje od tego, co my znamy. Że my chcemy monogamii, chcemy, żeby patrzył na nas i pisał nam dzień dobry i mówił takie komplementy jak na początku, a na początku się spotykał i dzwoni. Te wszystkie takie w ogóle, wiecie, to co tak na co dzień tutaj się spotykam z takimi wiadomościami, to w ogóle nie ma nic wspólnego z męską i żeńską energią. Ja wam dzisiaj troszeczkę powiem, o co tak naprawdę chodzi z męską i żeńską energią, jak to wygląda w praktyce, a wszystkiego się dowiecie na warsztacie Mistrzyni Randek. Bo to nie będzie tylko o randkach, tylko to będzie właśnie o odpowiedniej energii, o odpowiedniej podstawie, o odpowiednim miejscu wyjściowym, z którego my musimy właśnie iść
Więc później to nie chodzi o to, że czy on zasługuje, czy nie zasługuje. Dobrze jest myśleć, że ja zasługuję na najlepszego mężczyznę, a że mój mężczyzna zasługuje na mnie, ale żeby to myśleć sobie w takim czymś, że ja mu chcę służyć, to są w ogóle rzeczy poza ego. To jest w ogóle, my mówimy o energii, to jest zupełnie inny świat. To się doświadcza rzeczy, uczuć, których nie znamy z umysłu, z ego, z braku. To są uczucia i energie, które nie mają przyszłości i przeszłości. To są chwile, które nas żłobią i pozwalają nam przezwyciężyć, transformować, muszę to powiedzieć, to pierdolone ego, które wiecie jak to ego działa, wiecie jak to ego działa. No przed live'em dostałam tutaj od mojej cudownej klientki wiadomość. I to jest dobry przykład, żeby go teraz użyć. Wiecie jak ego działa? Ona coś chciała od mężczyzny. Chciała, nie? To jak ona to chciała uzyskać, ja mówię, nie, tak nie rób, bo to jest manipulacja. Zrób tak. Troszkę się wyżłobiła, pokazała się wrażliwa, napisała. On odpisał. Ale tak jak on odpisał, to ona nie jest zadowolona. Ona opowiada sobie historię, dalej interpretuje, rozumiecie? Głowa, ego, wiecznie niezadowolone, babskie ego. Od tego się musisz uwolnić. Jak się od tego nie uwolnisz, nigdy nie będziesz wolna, nigdy nie dotkniesz tych wewnętrznych, rozumiesz, oceanów, o których ja tutaj do ciebie, do których ja ci to powoli daję ci te, jak one się to nazywają? No takie skrzydełka do pływania, żebyś ty na te oceany powoli zaczął jak taki żółwik. Okej? Facet musi być szanowany, a kobieta ma być kochana. Dobra, to teraz powiem o męskiej i żeńskiej energii i już więcej dzisiaj nie będę mówiła, całą resztę powiem na warsztacie mistrzyni randek, bo to jest dobry komentarz, Violeta. Słuchajcie, poczekajcie. Facet musi być szanowany, a kobieta ma być kochana. Fajnie brzmi. Fajnie brzmi. Coś w tym jest. Tylko pytanie, czy umiecie to zastosować? Co to tak naprawdę znaczy? Pokrótce. Kiedy mężczyzna jest szanowany? Kiedy mu ufasz? Kiedy go nie próbujesz zmienić? Kiedy mu nie zaglądasz w telefon? Kiedy mu nie matkujesz i nie robisz chamskich, manipulacyjnych testów i komentarzy? Kiedy mu nie ubliżasz? Okay? Pomijam fakt, że mężczyzna w męskiej energii ci na coś takiego nie pozwoli. Nie pozwoli ci na te wszystkie zachowania, które wymieniłam. Problem jest taki, że kobiety w dzisiejszym świecie, im się wydaje, że one chcą mężczyznę, tygrysa, prowajdera, protektora. Ale jak ci mężczyzna będzie chciał ustawić do pionu, bo ty jesteś kontrolująca, rozszczekana i tak dalej, to ty się nie pozwolisz doprowadzić do pionu, bo jesteś w męskiej energii i będziesz miała taką figę z makiem, taką kurwa figę z makiem, a nie męskiego faceta. Także męski facet, którego szanujesz, który ma cię teoretycznie kochać, to nie jest, że to jest w ogóle, wiesz, o, jestem nagrodą, robię co chcę, on jest męski, jestem żeńska, w ogóle fan, szanujemy się, komunikujemy, bzykamy i jest między nami balans. To jest power game, to jest nieustanna uważność, żeby być w swojej energii. Żeby być w swojej energii, trzeba naprawdę nauczyć się warsztatu, jak ja myślę, jak ja się komunikuję, co ja do niego mówię, kiedy mówię, a kiedy nie mówię. Czy ja się w ogóle pozwalam mu prowadzić? Słyszycie, co ja mówię? Jak wyjdziecie z jakąśkolwiek gierką i manipulacją do męskiego, prawdziwego mężczyzny, to ten, on sobie na to nie pozwoli. Jak on ci na ciebie huknie albo ci pokaże, że się tak nie da z nim,
to tam nie, to żeńska energia to nie będzie obrażanie się, manipulacja, foszki i tak dalej. Z takim facetem to nie przejdzie. Jeżeli jesteście na etapie foszków, manipulacji i myślenia, że wszystko przyjdzie po prostu od tak o, to taki mężczyzna się nie zjawi, taki statek nie przypłynie. Ok? Także my dziewczyny oprócz tego mindsetu, że nagroda, że nie zgadzamy się na minimum totalne, to tutaj jeszcze my odnajdujemy swoją siłę właśnie w spokoju, w naturze, w pokorze, ok? Nie w waleczności, nie że ja mu pokażę, on tak nie będzie do mnie mówił. Te klimaty zapomnijcie, to w ogóle się nie da. Więc to a propos szanowania mężczyzny, ok? Jak raz przekniesz, jak raz wydrzesz japę, tak jak to widziałaś u siebie w rodzinie, tak jak to widziałaś na telenowelach brazylijskich, jak ten zbuntowany anioł do Iwa mówił coś tam, loka, to rozumiesz, to masz w głowie, że tak wygląda miłość. Tak nie wygląda miłość. To jest raz. Dwa. Co to znaczy, że kobieta ma być kochana? Rozumiesz, jak kobieta nie jest pod tym męskim, silnym orężem, które ja powiedziałam, który nie pozwala się przyprowadzić do pionu, to kobieta jest wtedy nieszczęśliwa. To ona ma właśnie te dzikie takie marzenia, ona by chciała, ale z drugiej strony, jak się coś trafi, to zaczyna to sabotować, albo atakować, albo kontrolować. Takiej kobiety nie da się kochać. Chce być kochana za to, kim jest. A z drugiej strony, no właśnie, krzyczy i cały czas mówi: kochaj mnie, bzykaj mnie tak, rób to, tego rób więcej, tego rób mniej. Rozumiecie? Cały czas emanuje brakiem. Więc ona nawet nie jest sobą. Co to znaczy być kochana? Wydaje mi się, z mojego doświadczenia, z moich studiów wynika, muszę otworzyć okno. Z moich studiów nad żeńską i męską energią wynika, że kobieta będzie się czuła kochana właśnie, kiedy ten mężczyzna będzie umiał sprawić i ujarzmić ją w jej pierwotnej energii i będzie potrafił ją ustawić i będzie potrafił ją poprowadzić. Ona się wtedy czuje bezpieczna. Ona wtedy nie musi walczyć, ona wtedy nie musi go kontrolować. I z mojej teorii miłości to jest właśnie ten najbliższy temu stan. Także facet musi być szanowany, a kobieta ma być kochana, ale rozumiesz, jak kobiety są takie, że okej, dobra, zdobyłam tego faceta i teraz zaczynam go przerabiać na parówkę, na mojego osobistego pantofla. Ty nie wychodzisz z kolegami, ty nie idziesz na golfa, spokaż mi telefon i tam drę na jego japę, tak? Obkręcam sobie go wokół palca, mi się wydaje, że jestem kobietą, mi się wydaje, że jestem silna, mi się wydaje, że ja coś zrobiłam, robię z niego po prostu piździuchę i chcę być cały czas kochana, tak? Cały czas mi jest mało, no weź to rób inaczej, no weź nie idź na tego golfa, no weź mnie bzykaj wieczorem, a nie rano, no weź mniej więcej pasji, no przecież czegoś takiego nie chce się dotykać kijem. To nie jest miłość. Dlatego ja wam mówię, z moich obserwacji i studiów wynika, że najbliżej miłości właśnie leży to, kiedy jesteśmy w naszych energiach. I was przestrzegam, bycie w tej energii oznacza, nie można już żygać na faceta. Nie można już podążać za impulsem, że ty chcesz do niego powiedzieć: jesteś pojebany! Nie możesz sobie na coś takiego pozwolić. Męski mężczyzna ci na coś takiego nie pozwoli. Takie kłótnie, takie krzyki, takie obrażanie się, to nie jest norma. To nie jest norma, to jest psychoza. To jest brak w ogóle jakiejkolwiek umiejętności trzymania swojego shitu w kupie i przepracowywania tego shitu. Wam się wydaje, że my takie jesteśmy i to oni nas emocjonalnie tak doprowadzają i my musimy tak na nich krzyczeć. No nie, jak masz takie podejście na temat swojego shitu w środku, to krzyż na drogę, ale to nie ten kanał. Unsubscribe, bo tutaj nie dogadamy się. Jak chcesz przyciągać tych mężczyzn, przestać przyciągać tych mężczyzn, którzy będą cię doprowadzali do stanu emocjonalnego, to ty się musisz najpierw opanować.
Rozumiesz? I to wszystko. Myśli, czyny i tak dalej, i tak dalej. To nie jest z dnia na dzień. To jeden warsztat Ci nie pomoże. Gwarantuję Ci, że każdy mój warsztat, każdy mój program i każda moja sesja przybliży Cię do tego. To Ci mogę gwarantować. Zagwarantować Ci. Gwarantuję Ci to teraz. Okej? Ale to jest proces. To się odbywa każdego dnia. I ja też to robię wciąż każdego dnia. Ale im głębiej, im dalej, nie wyżej. Ja się nie czuję wyżej. Im głębiej, im dalej świadomie na swojej ścieżce, im głębiej w siebie, tym jest większa faza. Bo się po prostu dotyka takich płaszczyzn, mi się już wydawało, że ja wszystko wiem, a tu nagle, wiesz, męski mężczyzna, a tutaj w ogóle Więc ciekawe rzeczy, trzeba cały czas odpuszczać, trzeba cały czas zmieniać i modelować swój mindset, trzeba cały czas formować energię, więc to nie jest ja jestem, bo Ty nie jesteś wcale tym, co Ci się wydaje, że jesteś. Tobie się wydaje, że Ty jesteś tym wszystkim, co się dowiedziałaś w past, czyli w przeszłości, swoimi doświadczeniami, swoimi ochronnymi mechanizmami, swoimi traumami, swoim głosem wewnętrznym, który jest głosem Twojej mamy i głosem Twoich wszystkich znajomych z przedszkola. Tobie się wydaje, że Ty to jesteś i Ty to dosłownie projektujesz jakby przez soczewkę. Dzisiaj widziałam takiego TikToka, że jakby nasza ta kulka w oku czarna jest jak czarna dziura, przez którą wpada światło, wpadają obrazy i zaczynają się tam transmitować do mózgu i później to, co widzimy na zewnątrz, jest jakby wiecie, o co chodzi? No, to jest po prostu lustrzana rzeczywistość. W każdym razie to, co Ty nas zgromadziłaś na nas w przyszłości i próbujesz to teraz przenieść na przeszłość i się boisz i nie ufasz i nie chcesz zaryzykować i masz te swoje przekonania, że mężczyźni to i tamto. I'm so sorry. Pływasz, nawet nie jesteś w oceanie, tylko pływasz po jakimś jeziorze, po jakiejś kałuży, okej? Okay? Wstań z tyko, przestań się taplać w tej kałuży, wstań, weź oddech, zdejmij te kalosze. I spokojnie, na spokojnie, krok po kroku. Nie opowiadaj sobie historii, jestem taka, nikogo mnie nie spotka, zostałam odrzucona, nie. Easy. Obserwuj, słuchaj i jak tylko coś z Tobą zarezonuje, co mówię, bierz, zapisuj i praktykuj. Nie słuchajcie tylko, praktykujcie. Jak Wam mówię, nie myśl o tym, nie zasilaj, tylko pomyśl coś nowego i zasilaj to zróbcie. Także to a propos kochania kobiet. Umawiasz się z chłopakami z internetu z podobną energią do Twojej? Obecnie umawiam się z mężczyzną, mistrzem świata, czterokrotnym. Ma bardzo męską energię, podobną do mnie w takim sensie, że odpowiadamy sobie energiami, ja żeńską, on męską. I mamy dużo podobnego. Nie mam obecnie żadnej aplikacji randkowej. To jest coś, czego doświadczam, to nie jest coś, no to tyle. Czytam teraz książkę Odważne dusze i tak jest mowa o tym, że po to są te wszystkie sytuacje w życiu, żeby wrócić do siebie. Tak jest. Kocham słuchać, jak opowiadasz. Miał. Nie z poziomu frustracji, tylko miłości do siebie. Jest. Tak wiem, nie wiem co... Aha. No muszę używać przykładów. Rękawki pływackie. Kiedy jest w męskiej energii. Dokładnie, to wszystko prawda, przetestowałam. Haha, zdecydowanie. Please, zapisz tego live'a. Mówiłam, to jest tylko dla tych dziewczynek, które przyjdą tu na randkę. To nie jest dla wszystkich. Może jeszcze się coś zmieni do końca live'a, zobaczymy co się wydarzy. Ja jeszcze dziewczyny nie zaczęłam, to jest właśnie mój problem, że ja robię za długie intro. Tu są takie smaczki, że specjalnie nie będzie zapisany. Jesus, ja takie zachowania słyszę dookoła. A nasza przeszłość nas nie definiuje, girls, nie definiuje nas, rozumiecie?
Ogólnie to jest tak z tą przyszłością. Dobra. Wchodzimy w pierwszy temat. Proszenie nie pomoże. Ja muszę się czuć zainspirowana. Czyli dobre pytania. Dobre pytania, które wpłyną na jakościowy content, mogą mnie tylko przekonać do zapisu tego live'a. Aha, zanim w ogóle zacznę opowiadać o czym dzisiaj, o czym teraz? Co ty tam powiedziałaś? A nasza przeszłość nas nie definiuje. Przeszłość nas, o tym będę mówić i o tu i teraz. Bardzo ważne będzie, bardzo ważne i praktyczne. Jedno z moich sekretów. Przeszłość nas nie definiuje. Ale zanim to zrobimy, to chciałam wam coś polecić. Dzisiaj mamy NUF. Napiszcie mi, co to jest za NUF. Nie jest to ważne, co to jest za NUF. Codziennie jest możliwość transformacji. Ale te nowe i pełnie, to ja tak mogę powiedzieć, one faktycznie działają. Ale te historie, wiecie, to po prostu co dwa tygodnie. NUF w tym, pełnia w tym, tu się transformuj, tu odrzuć to. Te rzeczy działają, trochę są bardziej intensywne doświadczenia. Ale pamiętajcie, że wy codziennie macie dostęp do mocy. Napiszcie, co to za NUF, bo ja nie wiem. Kadzidła. Jest taka firma, ona się nazywa Hem. I ja z niej sobie zamawiam kadzidła i ja sobie zamawiam te kadzidła na Amazonie i te kadzidła, 30 takich paczek, w każdej jest, nie wiem, też chyba z 30, nieważne, dużo tego jest, na cały rok to będzie się paliło. Za 15 euro? Coś, something like this. I pierwszą paczkę spaliłam. Pierwsza paczka się nazywała Erotic, fajna była, ale przed chwilą zapaliłam przed naszą randeczką. Oh my god. Zapaliłam Chandan. Oh my god. Kupcie sobie te kadzidła, bo jest po prostu, są bardzo intensywne, są bardzo smaczne. Odpalę jeszcze jedno kadzidełko i wracamy. Okej, płonie. Wraku. NUF karmiczny, NUF w raku. Czy jeśli facet motywuje mnie do działania i chce mi pomóc we własnym biznesie, sam ma swoją firmę, to jest w męskiej energii? Czy on jest, musiałabym bardziej poznać zależności, intencje, jaka jest wasza znajomość, ale raczej jak ci chce pomóc, jak cię wspiera, jak cię inspiruje, jak ci coś ułatwia, to znaczy, że raz, że mu na tobie zależy, a dwa, że tak, że cię w jakiś sposób próbuje prowadzić, tak? Oczywiście i dziękuję, że masz takiego faceta. Jest, przede wszystkim dziewczyny, wdzięczność dla męskiej energii. W waszym życiu, w takich właśnie doświadczeniach, przy waszych mężczyznach, jak widzicie taką męską energię nawet w świecie zewnętrznym, to też dziękujcie. Boże, to nie jest łatwe te komentarze przebijać tutaj. Ja palę właśnie białą szałwię i robię jogę i piszę komentarze. To cudnie. Dobrze, że jestem na tyle świadoma, że nie wierzyć w takie bzdury, jak ktoś mi mówi, że mi nie wyjdzie coś. On jest jak ta kropka w twoim morzu, jesteś z tyłu, gdzieś się oglądasz już. Ponoć odpowiedzialni mężczyźni chcą, aby ich kobiety były niezależne. Odpowiedzialni mężczyźni...
Odpowiedzialny mężczyzna to niekoniecznie jest mężczyzna w męskiej energii, bo na przykład mój były był odpowiedzialny. On zarabia pieniądze, on ma, spłaca kredyty, on ma mieszkania, on ma jakieś tam spadki, on płaci regularnie. Jest odpowiedzialny, tak? Ale on nie był w męskiej energii. Mężczyzna w męskiej energii jest, dla niego jest oczywiste, że jest odpowiedzialny za swoją kobietę, że w sensie, że się nią opiekuje. I taki mężczyzna będzie chciał, żeby ta kobieta wydobyła z siebie jak najwięcej swojego kobiecego potencjału i żeby spełniała swoje dary, ale dla niego nie będzie miało znaczenia, czy ona pracuje, czy nie pracuje. Bo to nie chodzi o taką niezależność, twarda babka tutaj w Matrixie ma sobie radzić i w ogóle. Więc odpowiedzialny mężczyzna to niekoniecznie mężczyzna w męskiej energii. I oczywiście, że ani w męskiej energii, ani odpowiedzialny, ani żaden nie będzie chciał mieć babeczki leniwej i nic nie robiącej i nie rozwijającej się jakieś panienki na ziarenku grochu, gold digger, etc. Tylko, że ludzie, rozumiesz, z poziomu umysłu i jego nie rozumieją, czym są energie, nie wiedzą, czym energie pracują, nie czuli nigdy energii, tylko mają swoje przemyślenia, mają swoje opinie i dlatego się wypowiadają i dlatego reagują i dlatego takie rzeczy mówią, ale to nie ma nic wspólnego z energią. Dzięki dziewczyny, dużo pomaga, inwestuje czas i pieniądze chyba. W sumie dzięki tobie i temu kanałowi pojawił się w moim życiu. Muszę aż zrobić screenshota. Nie mogę zrobić screenshota, a mogę. Dobra. A gdy mężczyzna się czepia o to, jak prowadzę samochód, to powinnam być wdzięczna. Niby mnie uczył jazdy, ale byłam psychicznie poturbowana. Po pierwsze, jak się czepia, to jest, wiesz, to jest też takie odbioranie, takie komunikacja, słownictwo. Doczepianie się ani z mężczyzny do kobiety, ani kobieta do mężczyzny to w ogóle nie jest dobre słowo. Jak czułaś się psychicznie poturbowana podczas tego, jak on cię uczył jeździć, to jedna jest sprawa, że ty jesteś w męskiej energii, że ty wiemy obydwie, jak działa twój umysł. Że po prostu nie miałaś tego swojego pojemniczka, który potrafiłbyś przyjmować. To jest tylko jedna strona, trochę, dlatego on jest swoim odbiciem. Ale on też nie robił tego pewnie z czystej męskiej energii, z czystej męskiej intencji. To tak jest, wiecie, to nie jest tak, że to jest wszystko kobiet wina albo mężczyzn wina. Tutaj nikt nie jest winny, dziewczyny. Tutaj nie ma niewinnych, ani nie ma winnych. Posłuchajcie uważnie, to wam pomoże w rozwoju, to wam pomoże w waszej ewolucji, to wam pomoże przestać głupio myśleć i robić i wysyłać opinie, poglądy i przekonania na innych ludzi, że oni są tacy, a oni tacy, a ci mężczyźni tacy, a kobiety. Nie, ja tutaj to używam oczywiście, ja to używam, jak ja wam to mówię wszystko, to ja to używam dla celów edukacyjnych, ale uwierzcie mi, ja nie chodzę sobie codziennie i nie myślę sobie, oni tacy, oni gorsi i oceniam. Ja nie mam czasu na ocenę. Dlaczego nie mam czasu na ocenę? Ja nie daję energii na ocenę. Nie daję energii na innych ludzi, na żadnych. Na żadnych. Nawet jak mam tego teraz męskiego Chikuriko, to ja nie daję mu żadnej energii w takim sensie, że na piedestale, że nic sobie o nim nie myślę. Ja tutaj, od wewnątrz, tu się dzieje od wewnątrz, rozumiecie? Tam cała energia. Chcę mieć coś, chcę doświadczyć, chcę, żeby ktoś mnie tak traktował, chcę, żeby ludzie tak na mnie patrzyli, chcę, żeby mnie tak ludzie odbierali. Wszystko załatwiam w środku, w swoim ciele, w swoich uczuciach, w swoich emocjach. Dobra, wracamy do bardzo ważnej kwestii. Nie ma na tym świecie, w tych ciałach osób winnych ani niewinnych. Nikt z was nie jest niewinny. Sędzia Olimpia. I nikt z was też nie jest niewinny. Okej? Okay? Nie ma winnych i niewinnych. Co to oznacza? Jak tobie się wydaje, że on jest winny, że on jest oprawca, bo on jej zajebał? Muszę czasami sobie przekonać. Żeby tą energię, rozumiecie, trochę dać jej impet. Jak wam się wydaje, że on jest winny, bo on jej przywalił,
To nie jest tak, że on jej winny jest. Ona tam jest coś w tej kobiecie, jakieś niskie poczucie. To jest taki temat, z którego ludzie nie rozumieją z 3D, bo zaraz by mnie oskarżyli, jak tak możesz mówić, on ją bije i te dzieci umierają w Afryce i te wojny i tak dalej. No tak, ja wiem, że to wszystko się materializuje tutaj, ale wy nie wiecie, co stoi za tym, jaka energia stoi. Nie ma winnej i niewinnej energii. Jeżeli jej się obrywało w pyszczek, to uwierzcie mi, że wewnątrz jest jakaś albo stara karma, albo niskie poczucie wartości, albo jakieś olbrzymie rany. Rozumiecie, to nie może ktoś, jak ja dzisiaj, mi się ogólnie nic nie dzieje. Ja nie mam żadnych problemów. Ale jak na przykład dzisiaj prawie wyrwałam sobie paznokcia z nogi, rozumiecie, idę na jogę, na bosaka, idę do toalety przed jogą, patrzę, coś mnie trochę boli, drugi palec u nogi. Patrzę, a tam pół paznokcia się oderwało. Jeszcze nigdy mi się tak nie oderwało. To ja od razu, jak coś takiego widzę, to ja sobie myślę od razu. O czym ja myślałam? Gdzie ja byłam nieobecna? Rozumiecie? Dla mnie, nawet jak mi się coś stłucze, rozbije, coś zgubię, ktoś ukradnie, ja wiem, że coś we mnie było takiego energetycznego. Więc w tym sensie nie ma winnych. I tak samo nie ma niewinnych. Jak tobie się wydaje, że on cię skrzywdził, on cię nie skrzywdził, on był tylko lustrem dla twojej rany, którą masz w sobie. Także on... Nie mogę teraz ci, pani Kubalowa, powiedzieć, mogę ci tylko powiedzieć, że jest na pewno coś w tobie. Nie mówię wcale, że to on, że on cię traktuje dobrze i że fajnie, i nie mówię ci, że masz tego akceptować, i nie mówię ci, że to jest twoja wina, ani nie wina. Tego nie mówię. Tylko mówię, że to jest niefajne. To jasne, że się czujesz tak, jak się czujesz, ale widzisz, ty akceptujesz to, jak się czujesz. Ty. Dla ciebie te uczucia, ten roller coaster, to wieczne niezadowolenie, to ta walka z męską energią. My wiemy, że dla ciebie to jest normalny stan i nad tym stanem będziemy pracować nad sesjami. I dlatego go przyciągnęłaś, bo widzisz ją jako boginię. Przeszłość nas nie definiuje. Dobra. Muszę się zebrać i już zaczynamy wykład. Ludzie w tym świecie żyją w swoich umysłach i żyją historie, które lecą w tych umysłach. Żyją te filmy, które się im odtwarzają w ich głowach. Te umysły i to, co się tam znajduje, te filmy, te taśmy, te nagrania. Jak Boga kocham, a kocham go szczerze, nie mają nic wspólnego z prawdziwą tobą. Przychodzisz na ten świat i jest ci pokazywane, to jest takie, masz jakieś takie podrygi tej swojej energii, masz jakieś takie podrygi tej swojej indywidualności, tej swojej duchowości, to ci rodzice mówią, że masz słomiany zapał, że jesteś egoistką, że idź psiądź wujkowi na kolana, że jesteś nawiedzona i po prostu ci wszyscy to mówią, a ty to ściągasz jak gąbeczka i wytwarzasz swój światopogląd. Tak? I tutaj nazbierałaś tutaj do swojego statku tych wszystkich po prostu bzdur z tej telewizji, z tego Hollywoodu, z tych bajek, z tych historii, z tych opowieści, z tych horrorów, z tych strachów, z tych historii rodzinnych, z tych przekonań, z tego jak widziałaś, jak oni piją w domu, jak widziałaś, jak się tłuką, jak widziałaś, jak odchodzą, jak widziałaś, jak się na ciebie wydzierają, jak cię straszą, jak cię karają, jak ci zabierają papierosy, jak cię leją pasem. To wszystko ci się nazbierało i ci się wytworzył światopogląd. No nie? I ty z tym, kurwa, plecakiem idziesz teraz. Idziesz przez życie, ale ty nawet nie idziesz przez to życie. To życie cię pcha. Okej? Okay? To życie cię pcha. Takie
Jakie aktualne są w tobie energie, jakie są aktualne w tobie historie, ci się przypominają takie dokładnie prądy i wiatry na tej wodzie, na tym oceanie cię tam pchają. Ty nie idziesz. Dlaczego nie idziesz? Bo iść to znaczy. To znaczy kroczyć. Wiesz, jest różnica, kiedy ja idę świadomie do celu, jak ja mam cel, tak? Ja mam cel, że ja tu po prostu stworzę taką społeczność kobiet i że wszystkie wrócą do mocy i że wszystkie będą miały męskich ogierów i że wszystkie będą miały biznes i będą wolne finansowo. To jest mój cel i ja tam idę, tak? Ale jak ja myślę, jak ja mam ten kurwa ciężki plecak i ja sobie myślę, a jak oni mnie odbiorą? A co oni powiedzą? A co oni mi napiszą? A czy mi się uda? A z jakiego mnie, rozumiecie, to mnie to po prostu i tak, i tak, i tak. I to nie, to jest, ja nie idę. Ja jakbym była na powinie, po mustaku jakimś. To nie jestem. Więc idzie, nie idziecie. Idziecie, jak macie cel. Kroczycie, jak jesteście świadome. I żeby zacząć kroczyć świadomie, no to trzeba sobie najpierw uświadomić, że mamy ten bagaż i to jest w ogóle śmieszne, że my tak właśnie mamy te rany, te głosy i że my się w ogóle boimy tego i my się boimy czuć i tak dalej, a tak naprawdę, to naprawdę się wszystko odbywa w nas, w tym naszym wewnętrznym statku i my możemy się zacząć odprogramowywać i głęboko w siebie wierzyć i w ogóle się wypinać na te programy, naprawdę, na wszystko. Na traumy, na rodziny i w ogóle na rządy, możemy to robić wewnętrznie. Możemy sobie pomyśleć, ja sobie na przykład czasami myślę w pewnych kategoriach, że jestem dla pewnych instytucji niewidzialna. Ja wiem, że tak jest. Więc ludzie żyją w tych swoich głowach, z tymi swoimi programami i całe życie potrafią spędzić tylko w tych głowach, myśląc, projektując na swoją przyszłość. A co będzie, a co nie będzie. Wiecie, w ogóle to jest życie, to jest taki skam, to jest takie życie w ogóle w iluzji, to jest życie w ogóle w jakiejś takiej niskiej wibracji, w jakimś takim nie wiadomo czym, a życie przecieka. To by się wydaje, że ty masz czas. To by się wydaje, że nie wiem, że przyjdzie jakiś moment, nie wiem, coś cię świeci. Nie, nie przyjdzie. I nikt cię nie przyjdzie, ani cię nie uratuje. Przysięgam ci. Nikt tego nie zrobi. Ja miałam taki mindset. Mi się wydawało, że przyjdzie jakiś książę na koniu i przejedzie za mnie kawałek. Można tego księcia z tym rumakiem, wszystko można zmaterializować, ale trzeba cały czas samemu iść na piechotę. W sensie, to nie jest tak, że trzeba robić wszystko samemu. Ta droga jest bardzo lekka, ta droga jest bardzo przyjemna, kiedy my zrzucimy ten pierdolony plecak, ten plecak, tego, ten balast, ok? To wtedy jest tylko, o, a gdzie chcę iść? I podejmuję, i tam, gdzie chcę iść, czyli aka to, co chcę zmaterializować, czy na przykład tego księcia z tym rumakiem, to ja się dostrajam do tego i idę z taką energią, i idę z taką energią przez drogę, bo jak będę sobie szła przez drogę taka zadowolona, to ja wiem, że jak tam ten książę i ten rumak, oni, wiesz, oni zobaczą swojego, okej? Okay? I on zaraz przygalopuje tutaj do ciebie. Ale ty będziesz szła i będziesz sobie myślała, Boże. To jest skam, bo to życie jest chwilą. To w ogóle zaraz będzie po wszystkim. I próbuję was przekonać, że naprawdę warto wziąć te lejce wewnętrzne, ten ster, tą kierownicę i naprawdę dziewczyny, wszystko, każdą myśl, każde słowo, każdą reakcję, wszystko możecie przeformować, wymodelować, uformować, wyszykować, rozumiecie? Wam się wydaje, że wy jesteście brzydkie, głupie, że macie kompleksy, że macie rany i tak dalej, to jest tylko zapis. I na początku tak, trzeba sobie, zobaczyć, co tam jest napisane, tak? Aha, moja mama mnie nie kochała, nie pokazywała mi emocji,
groziła mi, wyżywała się na mnie, okej. Czyli mi teraz tutaj tego brakuje, okej, dlatego tu kontroluję, aha, dlatego tu jestem taka jebnięta, bo ona, a, to ona o sobie mówiła, a nie o mnie. Trzeba się umieć z tym skonfrontować. I ja wiem, że osoby, które cierpią, są na tym etapie tego, bo problem jest taki, że ludzie są zrośnięci z tym plecakiem. Ludzie są zrośnięci z tym balastem. Ludzie są zrośnięci z tym zapisem i dlatego są te triggery, bo to jest ego, ten zapis to jest ego. W tobie nie ma żadnego wewnętrznego dziecka, tam nie ma małej dziewczynki, tam nie ma małej Agusi, małej Paulinusi, rozumiem, nie ma, to jest zapis. To jest ego, to jest protektor. I teraz ci ludzie, którzy są jeszcze zrośnięci z tymi rzeczami, jak ich striggeruje to, co ja mówię, ich będzie triggerowało, bo jak tak możesz? Ja tu cierpię. Ja wiem, że cierpisz. Czasem trzeba sobie pocierpić. Cierpienie uszlachetnia. Tylko jak chcesz odzyskać moc, to będziesz musiała ten plecak zostawić. I są dwa sposoby. Musicie sobie wyobrazić ten plecak, waszą podświadomość, jak piwnicę. Ok? I w tej piwnicy w rogach są takie worki z takimi starymi jakimiś śmieciami, liśćmi, w ogóle nie wiadomo czym, nawet nie chcesz wiedzieć. Ok? Można iść posprzątać w piwnicy, otwierając każdy worek, ale to trzeba lubić, to trzeba być sadomaso. Czasami trzeba przejrzeć worek. Ale można równie dobrze go naprawdę wziąć ze szmaty i go po prostu wywalić z tej piwnicy. I czasami pierwszym etapem, żeby w ogóle siebie zrozumieć, trzeba z ciekawością podejść do procesu i zobaczyć, co tam w tej piwnicy się znajduje, no nie? Ale później to tak już nie boli. Później to już nie daje się uwagi. Później to jest na takiej zasadzie, o kurwa, tutaj mam blokadę, a tutaj mam coś tam, a tutaj mam coś tam, a tutaj jakiś taki sentyment przyjdzie, no aha, to było tak. Ale ważniejsza jest, już jest inny priorytet. Jest inna ważność nadawana temu, że ja mam moc. Ja mam halo, kreację, ja mogę wszystko zmienić. Halo, to ja idę do przodu. I ci, niektórzy ludzie po prostu noszą ten bagaż i ten bagaż projektują na przyszłość i całe życie spędzają w tym, a gdyby, a co, a kiedy, a może byłoby fajnie, a może by nie było fajnie. I to tak trwa do 50 roku życia mniej więcej statystycznie u kobiet, a później albo się przebudzają i już im wszystko jedno i zajmują się naprawdę jakimiś, nie wiem, kamieniami, kotami, czarami, uprawiają jakieś hobby, jogę i w ogóle są takie, wiecie, fajne babeczki, już zrozumiałe, okej, nic z tego nie będzie, muszę się czymś zająć, muszę jakieś mieć swoje zadanie, spełnienie, zajęcie, a są takie, które całkowicie gorzknieją i już jest po prostu, no nie jest fajnie po prostu. Więc, dobra. Jak już wiemy, że trzeba zajrzeć do piwnicy, że na początku trzeba, musimy po prostu sobie zrobić tą listę. Moje nowe narkotyki. Oleje eteryczne. Więc trzeba naprawdę umieć mieć jaja. Okej? Okay? Żeby sobie po prostu zobaczyć, jak jest. I trzeba jeszcze umieć się z tym tak nie zrastać. Bo jak ty sobie wiesz, że ty jesteś ofiara, jak ty sobie wierzysz, że ty, no, że ty miałaś najgorzej. Ja wiem, że to boli. No ja, no ale dobra, jak ci mówię, że mnie bolało, a teraz już nie boli, no to znaczy, że jest to proces. To znaczy, że wiem, o czym mówię. To znaczy, że wiem, że to jest zapis. To znaczy, że wiem, że to nie jest realne. Ale jak ty będziesz cały czas z tym swoim plecakiem, z tymi swoimi historiami, wszystkim będziesz opowiadała i będziesz o tym myślała i będziesz to w tych workach tak grzebała, to sobie tylko przedłużasz. Zabierasz cud życia sobie. To jest proces, to jest potrzebne, tak, mamy na to narzędzia. Każdy mój warsztat, każdy mój program, dziewczyny, kobieta w mocy, to jest tam tyle ćwiczeń, w ogóle to jest takie... Tak można poznać siebie, tylko pytanie, chcesz poznać siebie? To tak samo jak rzucasz palenie. Jak rzucasz palenie, jak już po prostu nie możesz, jak już nie masz energii, to jak się rzuca palenie? Nie rzucisz palenia tylko dlatego, że chcesz.
masz ten bagaż w postaci dziury, braku, dlatego paliłaś, trochę też się ciało uzależniło. Co trzeba teraz zrobić? Powiedziałam, że nie palę, muszę tak też robić, ja idę. I co będzie, jak mi się zacznie chcieć palić? To będzie moment, ten moment, w którym mi się zacznie chcieć palić, to będzie ten moment, w którym ja muszę być bardzo uważna. Ja muszę być wtedy bardzo uważna. Jakie ja mam myśli? Jakie ja mam sobie opowiadam historię? Jakie ja mam wymówki? Ja muszę mieć jaja, żeby i pamiętać o swojej przyszłości, o swojej drodze, gdzie ja idę. Pamiętaj to, co Olimpia powiedziała i co jest w programie Kobieta w Mocy, że bez przyjemności nie ma kokoszy, nie ma rozkoszy, bez cierpienia. To cierpienie, ta emocja, to jest tylko chwila, ona zaraz minie. Ja muszę iść do przodu. Gotowa z tym trochę pocierpieć, okej? Okay? Nie bójcie się cierpienia. W cierpieniu leżą odpowiedzi, w cierpieniu leży siła. Wiem, że to zabrzmi dziwnie, ale ja wam powiem, że ja lubię cierpienie. Bo dla mnie cierpienie... Cierpienie dla mnie to znaczy być odłączonym. Albo od Boga, albo od siebie, albo od wizji. Cierpienie dla mnie jest czyste ego. Więc jak ja cierpię, to ja od razu już, ja wiem, ja już jak taki krecik. Ja wiem, że będzie coś z tego. Że tam są jakieś nowe drzwi, nowe możliwości. Więc to jest odpowiednia postawa. Więc ci ludzie tak po prostu całe życie spędzają w tych głowach, w tych myślach i w tym plecaku, i w tych bagażach, i w tych piwnicach. Teraz, okej, okay, robimy proces, czyścimy te wory, uczymy się narzędzi, uczymy się różnych umiejętności, ale co jeszcze musimy zrobić, żeby przestać żyć tu, i tu, bo tu nie ma życia. To jest skam. Przeszłość nie istnieje, wewnętrzne dziecko nie istnieje, przyszłość nie istnieje. Wszystkie te twoje pragnienia, które pochodzą z ego, z braku, skam, nie istnieje. Iluzja, dałaś się nabrać. Pobudka! Pobudka, wake up! Jak zrobić, żeby było dobrze? Ano, trzeba tu się scentrować. Tu i teraz. Tu. Teraz ze mną bądź. W tu i teraz. Jesteś? Napiszcie jedynkę, kto jest obecny. Kto czuje, że jest naprawdę obecny. Tylko na tym live'ie. Nie przy żadnym statku, nie przy żadnym kutasie. Nie w żadnej przyszłości. Kto jest obecny? Dać tu mi jedynkę, żebym wiedziała, czy są w ogóle, czy jest do kogo mówić. Jest Jona, Katarzynka. Jest. Give it to me, baby. Who is present here? Okej, okay. Więc dawaj, more. Give me more, I want more. Yes, I love you guys. Nie ma przyszłości, to jest scam. Proces jest jedna droga, programowanie jest jedna droga, to gdzie idziemy jest jedna droga, my nadajemy kierunek, my decydujemy o tym, nie oni, okej? Nie nasza historia, nie nasi starzy, nie te kutasy, nie rząd, nie, nic o tym nie decyduje. Jak sobie pomóc, oprócz tego, że mamy narzędzia i jesteśmy w procesie? Tutaj musisz być, teraz ze mną musisz być. Tu i teraz daję ci moc. Tu i teraz jesteś w stanie zaobserwować każdą swoją myśl, każde swoje pragnienie. Dopiero jak będziesz obecna, jak sobie teraz pomyślisz, on mnie odrzucił. Jak popłyniesz, odrzucił, to przeszłość. Jak będziesz o tym myślała, co się stało i w ogóle, jak on to mógł zrobić, przepadłaś. Już cię kurwa wsiorbały te wiry na oceanie. Ale jak ty się zrobisz tu obecna, i poczujesz, okej, okay, mam taką myśl tu i teraz. Co odrzucił? Co to znaczy? Przecież to jest tylko myśl. W tu i teraz masz możliwość i moc i power, żeby zmienić tą myśl. Żeby popatrzeć sobie, Boże, że ja tak myślę, to znaczy, że ja siebie odrzucam. Przecież jak on mnie nawet odrzucił, nawet jeżeli to jest prawda, to dzięki Bogu, bo ja nie chcę nikogo takiego, ja chcę być dla kogoś ważna. I teraz nagle dostrajasz się w tu i teraz do tej energii, żeby być ważna. To jest ta praca, którą masz zrobić.
Jak ty się boisz przyszłości, boisz się, czy nie starczy ci pieniędzy, jak będziesz myślała o tej przyszłości, to cię tam wsiorbie, to już przepadłaś, ale jak jesteś w tu i teraz, to masz moc. Możesz sobie pomyśleć tu i teraz, co to w ogóle są za myśli, przecież ja zawsze byłam bezpieczna, przecież ja mam moc. Przecież mam pracę, przecież tu mam jedno źródło, przecież tu jestem w trakcie budowania, przecież poradzę sobie, przecież zacznę się rozglądać tu i teraz, że mam łóżko, że mam jedzenie, że mam kwiaty, że mam pieniądze, że mam przyjaciół, że mam taką zajebistą mentorkę i że jest obfitość. Obfitość jest wszędzie. Pieniądze są energią, energią jest to wszystko. Wszystko kosztowało pieniądze, jest obfitość, jest zajebiście, okej? Okay? W tu i teraz masz moc i dostęp do wszystkiego. W tu i teraz możesz każdą historię z przeszłości, każdej osobie z przeszłości możesz w tu i teraz wybaczyć. Każdą osobę z przeszłości możesz tu i teraz uwolnić, bo jak będziesz o nich myślała, on mi zrobił to i tamci z przeszłości też mi zrobią to, bo ja tylko to znam. Ta rana odrzucenia jest taka duża, jestem nie do przyjęcia, nie mogę. Jak tak będziesz, jesteś w czarnej dupie. Wyjdź z tej ofiary, now! A tu i teraz jesteś w stanie, jak sobie pomyślisz o tym facecie, co cię wychujał, co cię wystawił, co cię odrzucił, o tych rodzicach, co kurwa, no nie dali rady, no wiadomo, że dali z ciebie wszystko, ale no nie dali rady tak, jakbyśmy chcieli tego, nie? To jak sobie tu i teraz przywołaj tych rodziców, przywołaj tego typa, wypuść ich, powiedz, wybaczam wam, odpuszczam wam. Jestem do przyjęcia. Jestem do przyjęcia. Jestem obecna, jestem do przyjęcia. Uwalniam ludzi z przeszłości, duchy przeszłości i tu i teraz wybieram, że jestem do przyjęcia. To znaczy, że powtarzam sobie, jestem do przyjęcia. Każdy, kto przyjdzie, mnie przyjmie. Ja, to jest mój nowy stan, to jest moja nowa waluta. Terapia szokowa. No tak, no tu trzeba szokiem. Tu i teraz macie dostęp do przeszłości i do przyszłości. Nie zapominajcie o tym. Budźcie się. Każdego dnia gdzieś coś się wydarza. Patrzysz, że jesteś w La La Landzie, że po prostu ci się jakiś film odpala. Obudź się, dziewczyno, weź wdech. Wydech. I zobacz, co jest. Co jest. Teraz jest live. Jedna rzecz. Druga rzecz. Jakie są myśli? W myśli nie wierzymy, tylko patrzymy, że są. Trzy, jakie są emocje, jaka jest energia. Nie boimy się tych emocji, nie projektujemy na drugiego człowieka. Jak jesteś teraz triggerowana, może wiesz, dla Doris to jest zajebiście, a może ktoś jest triggerowany. Jak ci jest zajebiście, to znaczy, że to jest twoja energia, to znaczy, że to jest ten kawałek, który potrzebujesz. Jak jesteś triggerowana, to też jest dla ciebie, ale to jest twój trigger, rozumiesz? Nie rób mnie za to winna, to ty tu siedzisz i oglądasz. Także tu i teraz to jest jeden z moich trzech sekretów. Ja też czasami myślę o przyszłości, ja też czasami dostaję różne energie, ja też czasami coś tam, ale po prostu to tu i teraz u mnie już jest wyćwiczone od lat. Ja się codziennie, nie możesz myśleć, nie zrobisz kilku rzeczy na raz. Nie przyciągniesz nic dobrego z braku. Jak można brak zamienić na obfitość? Czy możesz zmienić przeszłość, której nie ma? Nie możesz. Czy możesz zmienić przyszłość albo na nią nie. Ale na przeszłość możesz zmienić tu i teraz, uwalniając ją, wybaczając jej, zmieniając swoją perspektywę, będąc za nią wdzięczna, nie myśląc o niej, odpuszczając sobie. Tylko to jest właśnie ta energia, to jest ta energia, z którą chcę was obudzić, macie się z nią teraz połączyć. To nie jest to ego. Jak myślisz sobie, Boże, mi ciężko. To jest ego, to nawet nie jesteś ty. Ja nie chcę rozmawiać z twoim ego. Ja chcę z tą częścią, która znajdź w sobie siłę. To jest ta moc. I odpuść sobie przeszłość. Na przyszłość też możesz wpłynąć. Na przyszłość też możesz wpłynąć. Ale na przyszłość możesz wpłynąć tu i teraz. Dosłownie w tym momencie. Dosłownie w tym momencie. Postanów sobie w tym momencie, że jesteś do przyjęcia, że będziesz kochana, że będziesz prowadzona przez męską energię, że będziesz zawsze w obfitości. Postanów to tu i teraz.
i jak za godzinę albo jutro rano dopadną Cię myśli albo jakieś inne przekonania, albo Ci się odwidzi, albo Ci się energia zmieni, to to zauważ w obecności, nie uciekaj od tego i wybierz coś innego. Tyle. I tak z momentu na moment. Więc ta praca się nie będzie kończyła, dopóki się nie opuścicie tego ciała. Także nie róbcie z siebie ofiary, nie opowiadajcie mi, jestem taka, mnie nic nie spotka, a co oznacza, że on powiedział to, a co oznacza, że on zrobił to, a co oznacza, że on napisał to. To kurwa oznacza to, jakie temu znaczenie nadajesz. To tyle to oznacza. Jak to dla Ciebie oznacza to, że on tak napisał, że zostałaś odrzucona, to oznacza teraz. To ja Ci muszę powiedzieć, nie no stara, wiesz co, to jest, on jest Ciebie niewarty, w ogóle to było tylko odbicie Twojej rany, weź się wyluzuj. I jak ja Ci to powiem, to może w to uwierzysz i nagle się zmieniło znaczenie. A jak on Ci później zrobi love bombing, a Ty powiesz, o to jest miłość, to takie to dla Ciebie jest, ale takie, rozumiesz? Wszystko jest takie, jakie nadajesz znaczenie. Hello. Oj, Sylwia, tyle Cię ominęło. Terapia szokowa. Poczekajcie. Boże, jesteś fenomenalna. Bateria nam pada. Czuję Cię jako jedyną z nielicznych ostatnio na IG. Dzięki. Kisnę. Terapia szokowa, jak dla mnie zajebiście. Zjebało się to na chuj drożyć. Dokładnie tak. Weź lekcję. Ale masz energię. Jak Cię słucham, to jakbym się słyszała, jak sama się opierdałam w głowie. Very good. Nie analizujcie, dziewczyny, zachowań mężczyzn. Skupmy się na sobie i będzie dobrze. Oglądnie jeszcze raz, no worries, Olimpia, wymiatasz. Dziewczyny, czekajcie, muszę podładować telefon, bo zaraz już wszystko przypadnie. Jak jest lepiej, z światłem czy bez światła? Ktoś w ogóle jest w stanie powiedzieć, ile my już jesteśmy bez różnicy? Mi się wydaje, że chyba ze światłem. Czy jest ktoś w stanie powiedzieć, ile my już jesteśmy na live'ie? Światło, światło. Dobra. Jesteśmy podładowane, jesteśmy bezpieczne. Mamy tu i teraz. Czy tu i teraz jest już zrozumiałe? Czy ktoś ma jeszcze pytania i trzeba coś powtórzyć? Czy jest już zrozumiałe to? Powiedziałam o statkach, powiedziałyśmy o tu i teraz. A jasno wszystkie, dobra. To jeszcze, na razie nie czuję już energii, żeby mówić o tych swoich, bez lepszy klimat, około godziny, treść ważna, a nie światło. Coś energia moja się zmieniła, tak nie da się bez końca. Ale są tutaj komentarze na YouTubie. I myślę, że z tych komentarzy coś jeszcze wykrzesamy. Okej. To jest coś, co już powiedziałam dzisiaj, ale to jest bardzo, bardzo ważny temat, bo ktoś napisał taki komentarz na YouTubie. Jeżeli mężczyzna jest w kobiecej energii, to nie powinien właśnie umieć złączyć się z kobietą emocjonalnie. Powtórzę. Jeżeli mężczyzna jest w kobiecej energii, to nie powinien właśnie umieć złączyć się z kobietą emocjonalnie. Przyciąganie, polaryzacja może zaistnieć tylko plus z minusem. Yin and yang. Nie ma ciemności bez światła. Dlatego nie wstydźcie się tego światła, ciemności tego ego, bo w tym ego i w tym cieniu i w tych waszych ograniczeniach i ułomnościach i zubożeniach emocjonalnych leży wasza lekcja, wasza siła. Więc męska energia, żeńska energia. I teraz rozkładamy komentarz na czynniki pierwsze.
Jeżeli mężczyzna jest w żeńskiej energii, to czy nie może się z kobietą w żeńskiej energii do niej połączyć, do emocji? My nie chcemy, żeby mężczyzna się łączył z naszymi emocjami, to po pierwsze, a po drugie, jak mężczyzna jest w żeńskiej energii, to na pewno kobieta będzie przy nim w męskiej energii. Dziewczyny, jak ja się spotykam z moim mistrzem, ja go tak tylko nazywam, nie, ja go wcale nie stawiam na piedestale. Ja jestem w tak żeńskiej energii, że ja się rozpuszczam. Ja jestem jak żelka, jak wodospad, dosłownie w przenośni. Ja nie mogę nic innego. Ale na przykład jak się spotykam z moim byłym na obiad, na lunch, to po prostu on jest w takiej żeńskiej, rozlazłej i antymęskiej energii, że ja nic nawet go nie oceniając, ja od razu mam taką postawę, taką głowę, wzrok mordercy i od razu prowadzę rozmowę. Okej? Także nie ma we wsi, że jak mężczyzna jest w kobiecej energii, w żeńskiej energii, jak tutaj to zostało opisane, że kobieta będzie w żeńskiej energii połączona ze swoimi emocjami. Ona nie będzie w swoim ciele, ona nie będzie połączona w swoich emocjach, ona nie będzie miała do tego w ogóle dostępu, ani ochoty, ani przestrzeni się tym zajmować, bo to ten mężczyzna będzie w żeńskiej energii, więc ona będzie musiała być w męskiej energii, żeby w ogóle przy nim zaistnieć, w jakiejkolwiek konstelacji, tak? Czy to jest matka z synem, czy to jest dziewczyna z chłopakiem, czy to jest dwóch chłopaków. Jeden musi być w żeńskiej energii, tak? Jeden stuka, a drugi przyjmuje. Jeden penetruje, a drugi już przyjmuje. Jeden jest pasywny, drugi jest aktywny. Tak samo jak są dwie lesbijki. Jedna jest w bardziej męskiej energii, ona inicjuje, ona prowadzi, ona tam więcej robi tych spraw. Rozumiecie? Także ta polaryzacja musi zaistnieć. Więc nam, we mnie faceci w żeńskiej energii triggerują w kurwę. No... prawidłowo. Najlepiej w ogóle się do nich nie zbliżać. Więc ten komentarz już jest jakby z samego... jest fałszywy u podstaw. Jest error. Nie można odpowiedzieć na to pytanie, które zostało zadane. Nie ma czegoś takiego. Nie istnieje coś takiego w świecie materialnym. Musi być polaryzacja, musi klikać. Więc on się nie będzie, ta kobieta nie będzie przy nim bezpieczna, ona nie będzie mogła być kobietą, bo ona będzie musiała cały czas coś udowadniać, coś robić. Nie ma opcji. Okej? Okay? Dlatego wam sprzedaję ten amerykański dream o tym męskim mężczyźnie, bo wiem, jestem pewna na 100%, że żeby spotkać takiego pana, to trzeba się najpierw dostroić, trzeba ten swój statek udekorować w emocje, w uczucia, w obecność, w kwiaty, w szczerość, we wrażliwość, w głębokie pokazywanie się, w umiejętność zaryzykowania, pokazania się z tym, co ja chcę i potrzebuję i nie bania się i nie oporowania przed odmową. Także takie umiejętności trzeba w sobie nabyć. Program Kobieta w Mocy, dziewczyny. I wtedy, jak wskoczymy sobie na te prądy na tym oceanie, to tam się pojawią te statki. Na pewno, bo tak działa prawo przyciągania. Takie chłopaki, które na przykład jakbym ten film dodała na YouTube'a i przyszłyby chłopaki i by napisali w komentarzu na YouTubie, co ty pierdolisz, co ty tatarata. Ja teraz jestem w swojej, można powiedzieć, męskiej energii, w nauczyciela, ja teraz dostarczam wiedzę, więc naturalnie ci chłopaki, co przyjdą, oni będą w żeńskiej energii, rozumiecie? Oni będą w żeńskiej, poranionej energii, będą tam skakać, rozumiesz? Nobody cares about you. Nabijasz tylko wyświetlenia i zarabiam na tobie. So thank you so much. Więc tak to działa. Męski mężczyzna, on by nie był zainteresowany moim wykładem teraz tu. On jest zainteresowany innymi częściami, innymi moimi energiami, tak? On może by na jakiś mój tam, jak tam tańczę, by może chciał popatrzeć, albo mnie spotkać w rzeczywistości, ale to tak musi zadziałać. Zresztą naprawdę panowie, mężczyźni, którzy są na misji, oni nie, to jak wy chcecie, żeby mężczyzna pisał do was rano, wieczorem, nie chcecie.
Wam się wydaje, że wy chcecie. Wam się wydaje, że wy chcecie, bo wy spędzacie czas w głowie, w myśleniu o tym, o przyszłości, czy on pisze, czy nie pisze, co to znaczy, czy on myśli, czy on nie myśli, czy jestem ważna. Na tym się skupiacie. I dlatego wam się wydaje, że chcecie. Wy nie chcecie, wam się wydaje. Dlaczego wam się wydaje? Bo wy nie chcecie, żeby wasz facet wisiał na telefonie. Żeby on oglądał, kurwa, story na Instagramie. Żeby on oglądał story na WhatsAppie. Żeby on sprawdzał, pisał, czy się wyświetliło. Wy nie chcecie tego, bo to nie jest facet. Facet będzie używał telefonu do biznesu i żeby zaprosić cię na randkę. Więc wam się wydaje, że chcecie, wy nie chcecie. Wam się wydaje, żeby on się łączył z waszymi emocjami. Wam się wydaje, wy nie chcecie, że wy chcecie mieć kontener, wy się chcecie czuć bezpiecznie, wy chcecie, żeby was ktoś nie triggerował, nie... Wy chcecie, że żeby ktoś umiał was przytemperować po męsku. Żeby to była tak silna męska energia, że nawet wasze ego nie będzie chciało wyskoczyć przed szereg, tylko żeby to było takie piźnięcie tą męską energią, że tobie się od razu wszystko wyrówna. I ty poczujesz, rozumiesz? Twoje ego będzie chciało, ale ty poczujesz, że okej, he's leading, on prowadzi. I nagle wtedy ma sens, że męska energia jest, ma mission, a kobieca męska energia... Mission, misja, kobieca energia, submission. Już to pokazywałam kiedyś, pokażę jeszcze raz. Mężczyzna, mission, misja, kobieca energia, submission, podwładna, pod misją. Submission, podwładna, to znaczy podwładna, taka dająca się prowadzić w łóżku, w życiu, cokolwiek. Submission, pod misją. Kobieta jest pod mężczyzną. Nasz ból i nasze cierpienie spowodowane jest dzisiejszymi czasami, że nam się wydaje, jak ja pod mężczyzną? Nie, to mi, to on ma mi, to ja mam... Nie! Tobie się tak wydaje, bo z tej umysłowej platformy, że on mi ma to dać, on ma tu mi pisać, on ma to, bo ja nie umiem sama, bo ta właśnie niezależność, ten feminizm ci tak kurwa, tak ci po prostu sprał mózg, że to mi się wydaje, że ty musisz wszystko sama i w ogóle musisz udowadniać i ty chcesz być akceptowana i kochana, ale ty nie wiesz jak, to ja ci mówię jak. Ustaw się tu i przestań gadać, udowadniać, myśleć, prosić, brakować. Tutaj znajdziesz szczęście. Tutaj są jaja, rozumiesz? Tutaj jest zabawa. Tutaj jest obecność. Tutaj jest juice. Ale to będzie kosztowało twoje ego pohamować pięty. Albo się dasz męski mężczyzna, albo się dajesz prowadzić, a ty prowadzisz energetycznie. Do mnie przychodzą dziewczyny, klientki, one mówią, ja chcę, żeby on... mi dawał to, żeby on mnie tak bzykał, żeby on mi, on już się tak nie stara i w ogóle nie stara się, bo stękasz, bo jęczysz, bo chcesz, bo prosisz, bo manipulujesz, bo krzyczysz, bo przeklinasz, dlatego, że nie stara. Zostaw go kompletnie na 100%, skup się tylko na sobie. Na rozkwicie. Na tu i teraz. Na tu i teraz i na przyjmowaniu wszystkich emocji. Na tym się skup. Na tym się skup. I jak ty się na tym skupisz, na tu i teraz i na swoim ciele, to nagle ci się zrobi lżej. Nagle ci się zrobi wolność. Nagle ci się zrobi energia taka, co ja tu teraz mam. Ale jak będziesz w głowie, będziesz myślała, a on mi nie daje tego, on nie robi tego, on robi to, a w weekend robi to, a tu mi robi za mało i tak dalej... Co on ma z tobą zrobić? Co chcesz, żeby robił? Co chcesz? Tobie się wydaje, że ty chcesz, ale ty nie wiesz, co ty chcesz. Ty nie masz pojęcia, co ty chcesz. A ja wiem, co ty chcesz. Ty chcesz odpocząć. Ty chcesz mieć wolność. Ty chcesz w końcu przestać tego dzwonienia słuchać w głowie. To jest droga, to jest praca, to jest codziennie do końca życia, do posranej śmierci. Z ciekawości, jak wiesz, że jesteś triggerem dla kogoś, na przykład kobieta zazdrości ci wyglądu czy energii, never mind, i atakuje cię, jak jej odpowiadasz? Bo ja mam często mindfucka.
Do mnie nikt nie wyskakuje, zacznijmy od tego tak wprost. Mnie nie są. Jak wychodziłam, jak przechodziłam na tą platformę, na której teraz jestem, czyli to jest platforma obecności, platforma kobiecości, platforma autentyczności, platforma boskości, tu jest wszystko. To jak przechodziłam tutaj, to jakieś tam przyjaciółki z przeszłości, jakieś tam komentarze, to tam to takie jeszcze, takie coś tam mi próbowali mnie zaatakować. Ale teraz bezpośrednio mi nikt nie robi, więc ja o tym w ogóle nie myślę. Natomiast ja wiem, że jak stoję w swojej energii, to wszyscy ludzie, którzy nie mają dostępu do tej energii, albo chcą, bo czują, że ta energia się w nich budzi i czują, że to jest coś, co potrzebują, bo już wszystko sprawdzili, już nic im nie pomogło, bo to żadna psychologia, żadne uleczanie, żadne yama-yama, żadna magia, żaden tarot, żadne wewnętrzne dziecko, żadna terapia, żadna regresja, nic ci nie pomoże. Tylko żeńska energia ci pomoże i tylko relacja z Bogiem ci pomoże na 100%. Na 100. Więc to ludzie to podziwiają i mi dają też swoją energię i my się tak tutaj wzajemnie napędzamy, a są też grupa ludzi, która zazdrości i w ogóle nie ogarnia tego, co się dzieje. I ja tą grupę czasami czuję, ale też tam nie daję uwagi. No bo jak, bo rozumiesz, żeby dać tą uwagę, żeby mieć mindfucka, to co powiedziałeś, mindfucka, umysł, twój umysł jest przeruchany. A ja nie działam z umysłu, ja nie działam z ego, ja działam ze swojej esencji. Więc jak ty mnie swoim umysłem, swoim ego, swoją projekcją, swoim czymkolwiek, nie mamy rezonansu. Tobie się wydaje, że ty mnie, że mi napiszesz brzydki komentarz, że na mnie rzucisz jakieś czary, to już takie rzeczy też były. Cokolwiek, tobie się wydaje w twoim umyśle, nie ma rezonansu. Żeby był rezonans, musiałabym być ego na ego. Wtedy byśmy mogły się, wiesz, bić. Ale ja nie mam wrogów w tym sensie, że ja z niczym i z nikim nie walczę. Często miałam takie akcje z kobietami. Jeżeli miałaś takie akcje z kobietami, to znaczy, że nie, to twoje ego miało takie akcje z kobietami. To twoja nieuzdrowiona żeńska energia w tobie, poraniona energia w tobie miała problem z poranioną energią kolektywną. Musi tak być. Ja wiem, o czym mówisz, ale to zależy, z jakiej płaszczyzny żyjemy. To jak ja mam to rozumieć, że jak jestem na randce, to mężczyzna ma cały czas zaczynać rozmowę? Dlaczego tak to rozumiesz? Przepraszam, Sylwia, nie wiem jak. To jak mam to rozumieć, że jak jestem na randce, to mężczyzna ma co. No nie, to nie jest tak, że to nie jest strategia. Żeńska energia to nie jest strategia. Rzeczy, które wam mówię, pisać, nie pisać, robić, nie robić, mówić, nie mówić, są po to, żeby wytworzyć pewną żeńską energię, ale to nie da się tego tak, jak już tam jesteś. To jest na zmianę, to jest głębsza warstwa i znowu jest to yin i yang, i znowu jest to penetracja i przyjmowanie, czyli używam czasami narzędzi żeńskiej energii. Wiem na przykład, że nie mogę odpyskować. Wiem, że nie mogę go przetestować i go sprowokować. Wiem, że nie mogę przejąć inicjatywy, chwycić za portfel, ale jednocześnie rozluźniam się w swojej żeńskiej energii. Płynę, tak? Patrzę w oczy, patrzę, że się wstydzę, to trochę patrzę dłużej w oczy, rozpuszczam ten wstyd, pracuję wewnętrznie. Spokojnie, Sylwia, wszystko będzie na warsztacie. Uzbroję was w naprawdę zajebiste narzędzia i zrobisz jak uważasz, ale proponuję ci naprawdę, zaufaj mi, popracuj nad sobą do warsztatu, nie spotykaj się na razie z facetami, bo to nie ma teraz sensu. Nie ma teraz to sensu. Robisz sobie tylko sobie reprodukujesz niepotrzebnie pod górkę karmę. Nie uczysz się nawet niczego z tego poziomu. Poczekaj na warsztat. Dostaniecie wszystko. Jak będziecie miały ten warsztat w ręce, to gra się zupełnie zmieni. Wszystko wam tam wytłumaczę. Ach. Dokładnie tak. Tak, i nie będzie prowadził długich konwersacji w necie, dokładnie.
Oj, potrzebowałam tego live'a. Ależ mi to było dzisiaj potrzebne, dziękuję. Zmiotłaś moją wewnętrzną dziewczynkę. A teraz to zupełnie inaczej widzę, dałaś mi rozwiązanie na problem. Cieszę się, że działa, cieszę się, że rozumiecie, cieszę się, że macie momenty aha i to mi się podoba. Dobra, kolejna osoba pisze. Tam był film, mężczyzna zakochuje się w nieobecności kobiety. Pamiętacie tego live'a? Pamiętacie tego live'a w nieobecności kobiety? Tam trochę krzyczałam i przeklinałam. I tam ktoś napisał, Grażynka napisała. Tylko bez przesady. Bo można się w ogóle przestać spotykać. Ja tam nie mówiłam w ogóle przedłużać i tak dalej. To jest ten problem, że kobieta kogoś spotka i ona już chce, żeby on pisał, żeby szybko, szybko wiedzieć, szybko zaklepać. Nie, 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 nie. Jeszcze się nie zaczyna, ty już jesteś w grupie, jutro będzie powitanie, nagranie powitalne. Na razie zbieramy ekipę, na pewno nie będzie dalej niż ze 2 miesiące, za około 3 tygodnie coś takiego odbędzie się, musi się zebrać kolejna ilość osób, ale codziennie zapisuje się 10 osób na warsztat, także będzie, spokojnie, to jest kwestia paru dni, 10, 12, 15, nie wiem. Warsztat jest przygotowany, musi być dobra grupa, musi być dobra energia, warto poczekać chwilę. Nie będzie to pół roku, nie będzie to 2 miesiące, ale jeszcze nie ma konkretnej daty. Na pewno odbędzie się w weekend i na pewno będzie do niego dostęp na zawsze. Ale spokojnie, dziewczyny. No więc ona pisze, tylko bez przesady, bo można się w ogóle przestać spotykać. Nie, tylko że to jest coś innego. Ty nie masz planować tego, ile razy w tygodniu będziecie się spotykali. Ty nie masz tego przyspieszać, ty nie masz tego chcieć, ty nie masz za tym piszczeć, ty nie masz tego inicjować, ty nie masz mu o tym przypominać. Twoim jedynym zadaniem jest po pierwsze wyluzować się, po drugie pamiętać, nie myśleć o tym, z kim się spotykasz. Cały czas pielęgnować tego penisa w sobie w środku, a trzy, jedyne zadanie w randkowaniu, w relacji, w trakcie, zawsze być w żeńskiej energii, być magnetyczną. Jak ja się spotykam z moim mistrzem świata, to już było 6 randek. 6 albo 5, nie wiem. W każdym razie one się odbywają co tydzień. Tam 2-3 razy, ale naprawdę 2-3 razy odpaliły mi się jakieś takie myśli, żebym mu to zaproponowała, albo bym to zmieniła, albo bym go o to zapytała. Dziewczyny, ja się z tego obudziłam i pomyślałam sobie, co ja chcę tu asekurować, co ja chcę tu planować, co ja chcę dawać ogierowi, niedźwiedziowi, siebie na tacy pokazywać jakieś swoje resztki, echo niepewności. Nie! Zwrot akcji, wyłapanie tego i jedna rzecz. Jestem wszystkim, o czym on kiedykolwiek marzył i moje jedyne zadanie jest to, żeby po prostu wrażenia ze mną, randki ze mną, spotkania ze mną, on czegoś takiego nie widział. Tam wkładać energię, czyli gdzie? W siebie. Żeby być jak woda, żeby być, mieć granice, ale jednak umieć też kusić i przyciągać. Że... tutaj, okej? Okay? Także mi też się zdarza, ale jak Wam powiem, przez te 6 tygodni, jak wyszły te 2-3 programy moje, one wyszły z głębin, to jak ja je przerobiłam, jak ja je wyłapałam, jak ja zmieniłam kierunek, jak ja zobaczyłam, aha, to działa, dziewczyny, to jest uleczanie na całe życie. Jak raz zdasz taki test, o którym ja teraz mówię, to ty robisz upgrade energetyczny. Upgrade energetyczny. Wychodzisz z potrzeby kontroli, wychodzisz z potrzeby braku, wychodzisz z trzęsenia się, wychodzisz z myślenia, czy on ma już Tindera, czy on jeszcze go skasował, czy nie, czy mu o tym powiedzieć, że nie musisz mu o niczym mówić. Masz być numerem 1. Dla siebie. Ok? Także to nie jest tak bez przesady.
bez przesady, to ty się nie myśl, nie czekaj na jego telefon, niech ci się nie robi słabo, jak on się nie odzywa. A jak ci się robi słabo, to zawracaj do siebie. I tu i teraz. Jak ci się robi słabo, że on nie odpisuje, to znaczy, że postawiłaś na piedestale, że to ci się wydaje, zrobiłaś już sobie jakiś plan w głowie i nagle ten plan się nie sprawdza i ty zniżasz swoją wibrację. W tu i teraz jesteś bezpieczna. Przypomnij sobie, kim jesteś. Przypomnij sobie o swoim wewnętrznym mężczyźnie, że na pewno on jest, na pewno go dostaniesz. Do niego się dostrój, a nie do tego, czy on pisze, czy nie pisze. Ja teraz dzięki Tobie widzę, że praktycznie w większej sytuacji wyłączyć ego. To, do czego jest nam potrzebne, to nasze ego tak naprawdę. Do czego ego jest potrzebne? To nie jest tak, że jest potrzebne. Tak jest potrzebne. Ego jest potrzebne do samorealizacji. Ty jesteś duszą, która ma wieczną, konstytucjonalną swoją pozycję z Bogiem, relację. Nie pamiętasz o Bogu od zyliona lat, ale jest ta relacja między tobą, między twoją duszą a Nim. I co robicie? Macie wieczność, nie ma początku, nie ma końca. Co robicie? No rozrywki robicie, różne rozrywki w różnych wymiarach, w różnych inkarnacjach, w różnych formach, etc., etc. No i tutaj jest takie miejsce zwane materialnym światem, Ziemią, i to miejsce my tutaj się inkarnujemy w naszych ciałach, z naszymi umysłami, z naszym ego, z naszym wszystkim. To jest gra w samorealizację. Przedzieramy się przez warstwy, jesteśmy w bardzo niebezpiecznym oceanie, pełnym rekinów i statków. I przepływamy przez te historie, przepływamy przez te iluzje, przez to nasze ego. Ego jest tym zapisem na naszej matrycy, z naszym wewnętrznym dzieckiem jest nasze ego. Ego jest naszą relacją z rodzicami.